Wczoraj drugie miejsce w Tarnowie, pierwsze w drugiej grupie kwalifikacyjnej. Wrażenia po dzisiejszym zawodzie? No jak najbardziej okej. Szkoda tylko, że jadła dzisiaj nie była do wygrania, ponieważ ta z 5 lat, którą kiedyś wygrałem, do dzisiaj mi służy i właśnie wczoraj na niej jechałem i zająłem drugie miejsce. No cóż, dzisiaj bardzo dobrze mi się jechało. Jechałem na silniku od Jacka Rępały, który praktycznie pierwszy raz na nim wyjeżdżałem dzisiaj. Jeszcze na nim w ogóle nie jeździłem, także no świetna robota. Tak samo muszę pochwalić mój team, ponieważ no, spisywaliście świetnie również. No perfekcyjnie, no, dobrze wychodziłem ze startu. Tam jeden bieg jechałem trochę brzydką tu, jak to jechałem, ale nie bardzo jechałem. No i, ale generalnie no, te punkty udało mi się tak no, spleść, że udało mi się wygrać. Tor zielonogórski nie sprawiał żadnych problemów? Pierwszy łuk taki jeszcze się troszeczkę rozrywa, ale akurat lubię, jak coś takiego się dzieje. Lepiej niż właśnie? Ja wiem, nie wiem, czy lepiej. Bo ja lubię w ogóle, jak są tory takie bardziej crossowe, więc mi to jest bez znaczenia. Tam też można tak zrobić. Pytania do Janusza Kołodzieja, poczekam na Krzysztofa. Czy pan ten tor do crossowego porównuje trochę? Nie. Pan nam powie więcej coś na to, że jest nowy, więc dla nas też jest jakby nowością. No były miejsca bardziej twarde, generalnie troszeczkę się jeszcze sypał i był taki, no widać było po jeździe wszystkich zawodników, że tak dziwnie czasami kogoś pociąga i no widać, że on jeszcze jest niejednolity, ale czasami takie się specjalnie robi, bo komuś to pasuje, czy powiedzmy dobrze zawodnicy się swoje czują na tym torze, więc nie no i na pewno nie można się źle wypowiedzieć. Jak?